Cześć, witajcie, z tej strony Nexu i dziś zrobię coś, czego nie robiłem od bardzo dawna. Jak możecie, zostawcie łapkę w górę pod filmem. Jestem ciekaw, czy jak będzie ich więcej, poprawi to jakoś zasięgi tego nagrania. No i pamiętajcie, aby zaznaczyć, że chcecie otrzymywać wszystkie powiadomienia obok subskrypcji. Więc ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Nasz pierwszy film pochodzi z kanału The Dog Mikol, który postanowił odwiedzić opuszczony hotel w Korei. Tuż przed wejściem do budynku postanowił wykonać kilka fotografii i na jednym zdjęciu zarejestrował coś niepokojącego. Boicie, 여러분들. 더 확대할게요. 보이시죠? 다음 사진이 이겁니다. 이제 계단에서 찍힌 거 여기. 올라가는 겁니다, 분명히. 근데 아까 처음에 보니까 근데 이거는 이제 제가 분명히 말하지만 여러분들이 사람은 확실해요. 사람이었어요. 살색을 봤거든요. 그리고 이게 뭐 쓰고 있는 게 아니라 그냥 머리예요. 짧은 머리. 긴 머리가 아니라 언뜻 보면 남자로 착각할 만큼 짧은 머리였어요. Jak widzicie, na zdjęciu można zauważyć coś przypominającego osobę z czarnymi włosami. Jest to dość niepokojące, bo co robiłby ten człowiek w środku nocy? Następnie mężczyzna postanawia wejść do środka, aby sprawdzić, co ta osoba może robić w tym miejscu. Na samym początku jego eksploracji możemy usłyszeć ciche nucenie, a potem widzimy najprawdopodobniej tę samą osobę co wcześniej na zdjęciu. Postać wchodzi do jednego z pokoi i gdy Michael postanawia iść za nią, nikogo tam nie znajduje. Postanawia kontynuować swoją eksplorację, gdy nagle spotyka po raz kolejny kogoś.
Kolejne nagrania pochodzą od użytkownika TikToka, Dino Nuggets. Jego profil na TikToku jest poświęcony paranormalnej aktywności, która zaczęła dawać o sobie znaki w jego domu. Pamiętacie zapewne nagrania tego faceta, ponieważ wrzucałem je już kiedyś na naszą listę. Hello? Hello? Come out. Jak widzicie, od jakiegoś czasu zaczęły dziać się w jego domu jeszcze bardziej dziwne rzeczy niż wcześniej. Jednakże najbardziej niepokojąca wydaje się być postać cienia, którą sfotografował w jednym z wcześniejszych odcinków. W filmach, które teraz publikuję, odnoszę wrażenie, że to coś jest coraz bliżej tego mężczyzny, co możemy zobaczyć na najnowszych nagraniach. I'm not afraid, man. Come on out, man. Na samym początku możemy usłyszeć dźwięki uderzania z piwnicy. Następnie możemy zobaczyć po raz kolejny dziwną postać stojącą na dole schodów, która następnie znika bez śladu, a gdy mężczyzna schodzi na dół, nikogo tam nie ma. Oh, f***. Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa.
Następnego dnia znowu słyszę odgłosy dobiegające z piwnicy i udaje mu się nagrać to. Kiedy schodzi na dół, wszystkie dźwięki ucichły i zza jednej ściany na ułamek sekundy widzimy wychylającą się głowę postaci. Kilka sekund później mogliśmy zobaczyć odbicie tego czegoś w lustrze, ale to co nagrał on później jest jeszcze bardziej przerażające. Podczas cichego wieczoru, gdy mężczyzna postanowił oglądać telewizję, w kuchni przedmioty zaczęły spadać na ziemię, ale najbardziej przestraszyła go stojąca za nim ciemna postać, którą mogliśmy zauważyć w odbiciu telewizora. Oczywiście jak poprzednim razem, postać znikała w niewyjaśniony sposób. Tym sposobem przechodzimy do najnowszego nagrania, na którym widać coś jeszcze bardziej niepokojącego. Hello? Najpierw słyszymy głośne pukanie do drzwi, które się same otwierają. I po prawej stronie możemy zauważyć cienistą postać, która wchodzi do piwnicy. Mężczyzna postanawia za nią podążać, gdy na dole możemy usłyszeć głośny płacz kobiety. Więc jak myślicie, czy wszystkie dotychczasowe nagrania publikowane przez tego mężczyznę są fałszywe? Czy może faktycznie żyją w nawiedzonym domu? Kolejne nagranie pochodzi od użytkownika Facebooka, HamiTV, który wraz ze znajomym udał się do opuszczonego i nawiedzonego szpitala, w którym to rzekomo na czwartym piętrze widać sylwetki cieni. Mężczyźni poszli w to miejsce w nocy, przy okazji prowadząc transmisję na żywo. I w pewnym momencie ludzie z czatu zauważyli to. Upstairs is supposedly where all the hang-ins and all the whatever the hell happened. It's up that way, so. No, I think there's just this up here. So what do you want to do? Do you want to just climb up to the left? What's this back here? Do you want to come up to the left? We'll go up to this. Damn, okay. So go up to the left. All right, let's go up to the left. One sec. Podczas gdy mężczyźni zastanawiają się, jak mogą spiąć się na to piętro wyżej, w drzwiach możemy zauważyć ciemną postać, poruszającą się od lewej do prawej strony. Jak myślicie, czy złapali oni prawdziwego ducha podczas transmisji na żywo? Czy może da się to wytłumaczyć jakoś inaczej?
Przedostatnie nagranie pochodzi z kanału YouTube Kuroshiro, który postanowił odwiedzić opuszczony hotel, gdzie w pewnym momencie przypadkowo zarejestrowali coś ciekawego. Gdy Show mówi do kamery, za jego plecami po lewej stronie możemy zauważyć coś dziwnego. Wygląda to tak, jakby stała tam jakaś postać przypominająca sylwetką mężczyznę ze świecącymi oczami. Jak myślicie, co to mogło być? Ostatnie nagranie na naszej liście pochodzi od użytkownika Hassan Barbar, który prowadzi samotne śledztwo w poszukiwaniu Gina. Mężczyzna eksploruje opuszczoną i rzekomo nawiedzoną kostnicę, gdzie rejestruje dość dziwne zjawiska. Bismillah. النار كانت فيها يا اخوان يعني النار بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله طب تشكل لي اذا انت موجود بدي اياك تشكل لي ما بديش اسود انت تظل فيه بدي شكل يتشكل بشكلي بشكل بشر يا جن مش عارف اخوان والله العظيم شكل بشري يا اخوان والله شكل مرعب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لا 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 لا, لا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم طب وينك انت تشكل لي كمان مرة ظهر لي اظهر لي كمان مرة اخوان في حد انت في حد هون Jak myślicie, czy te wszystkie zjawiska, które udało mu się nagrać w tym jednym miejscu, są prawdziwe, czy może to wszystko to tylko dobrze przygotowana mistyfikacja? Dajcie znać w komentarzu pod filmem.